Witajcie, moi drodzy widzowie. W dzisiejszym materiale recenzja zestawu LEGO Ninjago na sezon 11. Jest to motor Kola 70672. Ja jestem LEGO Siat Kamila i zapraszam Was do oglądania. Na początek standardowo zaczniemy sobie od minifigurek i pierwszą z nich jest minifigurka, która mi się chyba najbardziej podoba z całego zestawu, a jest to Pyro Wąż, czyli jeden z tych wojowników Pyro. Wyposażony jest on w dwie bronie. Jedna to taka dosyć ciekawa tarcza, na pewno jest to jej nowy kolorek oraz przecudny mieczyk. Taki troszeczkę skrzywiony, pasuje do klimatów rzymskich i jest to naprawdę cudaczna figureczka. Zaczniemy od bomby. Po pierwsze, super nadruczki. Taka płonąca taśma od tych mumii jakby. Naprawdę ślicznie się to prezentuje. Z tyłu tak samo, brązowe rączki. Zbroja również robi robotę i to dosyć dużą. Z tyłu mamy jednego pina na wpięcie czegoś oraz głowa jest naprawdę przecudna. Nie miałam takiej głowy w LEGO i jest to chyba moja ulubiona głowa z wszystkich. Zobaczcie, brązowy wąż, płonąca głowa. Zobaczcie, jak płonie. Z tyłu też to bardzo dobrze widać. I jeżeli się przyjrzycie, również oczy i język też są płonące, więc to jest naprawdę bardzo dobrze wykonana minifigureczka i podoba mi się, tego podoba mi się o wiele bardziej niż te z pierwszych sezonów LEGO Ninjago. Dalej mamy Kola, tytułowego ninja w zestawie. Jego broń to taki młot, który również jest ciekawie zbudowany z kilku elementów. Jest tutaj również wykorzystany ten smoczek, fajnie to się prezentuje. Ale poza tym mamy również ciekawe nadruczki na torsie oraz na nóżkach. Z tyłu mamy właśnie nową zbrojkę. Pokażę Wam torsik. Tak się prezentuje. A zbroja również jest prześwietna. Ramię jest jedno. I to ramię właśnie jest po lewej stronie, więc coś nowego, bo zawsze było po prawej. I mamy uchwyt tylko na jeden miecz. Również jest to fajna odmiana, że ta nowa maska nam tutaj wchodzi. Na masce również mamy nowy nadruczek, jakiś nowy symbol Kola i dwie twarzyczki. Pierwsza taka, a druga taka. Naprawdę jest to również ciekawie wykonana minifigurka. No i ten torsik również możemy użyć w takich klimatach pirackich, bo również wygląda dosyć piracko. Przyznajcie sami. No i przyszła pora na Kaja, czyli Mistrza Ognia, który ma naprawdę bardzo dobrze wykonany tors. Tak samo jak i nóżki. Bardzo fajny strój. Naprawdę mi się podoba. Z tyłu nie mamy nic wielkiego, tylko ten znaczek ognia, który tutaj już widać. Więc nie będę może ściągał tej samej zbroi, jakiej miał Kol. No i mamy również ciekawy nadruczek na masce tego żywiołu ognia. Dwie twarzyczki, pierwsza taka, druga taka. I w tej zbroi jest również srebrny mieczyk, jaki miał Kol. I Kai ma tutaj taki mieczyk. I jest to coś ciekawego, bo w zestawie oprócz tego miecza mamy też kupę innych broni, które możemy sobie wykorzystać w innych zestawikach. I są one takie jakby, można by powiedzieć, zapasowe. Mamy jeden taki mieczyk, jaki ma w tej chwili Kai. Mamy dwa takie, można powiedzieć, samurajskie z hełmu rzeczy. Mamy też dwie takie zakończenia od kosy. Dwa inne, również ciekawe miecze. I dwa złote noże, więc naprawdę mam tutaj dużo broni. I jest to nawiązanie do 9. sezonu LEGO Ninjago, bo w tej chwili pojawiły nam się te nowe bronie. One były pakowane w takich nowych woreczkach, takich
kropkowanych woreczkach. I jak dostajemy tutaj jedną taką broń, to musimy do niej mieć oczywiście wszystkie. W 9 sezonie Lego Ninjago były takie srebrne, teraz mamy złote, więc również bardzo ciekawa rzecz. No i sam motor również prezentuje się przecudnie. Z przodu mamy gąsienicę, która jest zbudowana z 26 takich małych czarnych elementów. Mamy tutaj niestety naklejeczki, ale również bardzo ciekawe tutaj, tutaj i na tej fladze. Mamy trzy miecze, które również ciekawie się prezentują. Ten motor odnajdzie swój czas w kreskówce, więc bardzo fajna sprawa, bo niektóre pojazdy w Ninjago na przykład tak nie mają. No i oczywiście mamy stud shootery, bo jakby żeby inaczej, ale również fajnie ukryte. Mamy miejsce dla minifigurki Cola, którego pozwólcie sobie tutaj wepchnę. Pasuje idealnie, mamy dla niego siedzenie, szarą kierownicę oraz nowe felgi, które również prezentują się czadersko. Są one w takim kształcie shurikenów, można powiedzieć. Mamy też rury wydechowe. Ciekawy set, naprawdę mi się podoba i jestem za. Dzięki za obejrzenie kolejnego mojego filmu. Wpadajcie również na mojego Facebooka pod nazwą Kamil Knawel. Jeszcze raz wielkie dzięki i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!